Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Spichlis i oczywiście wasze wyczesane bitwy. Tym razem bitewkę prezentuje nam tutaj kolega Samol na pojeździe Leopard 2A6. Z tego co pamiętam, tego pojazdu jeszcze nie gociliściliśmy, więc ciężko będzie nam tutaj porównać do kogoś tą bitwę. No zobaczmy, co kolega tutaj już strzela. Losowanie całkiem przyjemne, to tylko po 2 dziewiątki, kilka ósemek, reszta 7. Także tutaj losowanie sprzyjało koledze, no ale zobaczmy, czy uda mu się to wykorzystać. Gdzieś tam nieobecnie wyjechał nam Centaur 120, dostał pesteczkę, ale mamy tutaj Challengera 2. Ten już nie będzie tak łatwo go przestrzelić, zaraz zobaczymy, co będzie się działo. No nie za bardzo nas, bo to chyba nie w nas leciało, tylko gdzieś tam w kogoś z tyłu. Śmigają tu pociski jeden za drugim. Na razie niezbyt celnie. Do tej pory mamy tylko 584 obrażenia. Aha. Przywaliła nam artyleria. PZH-2000. Prawdopodobnie musiał wcześniej do kogoś innego strzelać, albo oddał tylko jeden strzał i się przesunął. Tutaj przywalił on 3 razy, to troszeczkę by to bolało. A tutaj kolega wyczuwał się na frontalny atak. Zobaczymy, co mu to da. Ej, gdzieś troszeczkę zapaczył drugi pojazd. Tym razem bardzo celnie, 715 obrażeń. Krytyk gdzieś tam wleciał. Zobaczmy, czy teraz powtórzymy. No, a tym razem się nie udało. Ale w bardzo ciekawej pozycji stoimy. A niestety wykorzystuje to challenger 2, gdzie ona trafi gdzieś pewnie od spodu. Ładnie weszło. Drugi raz. Ojej, bolało. Tym razem od Leosia 2-5. Znowu wjeżdżamy na przeciwnika, no niestety jak sporo pojazdów jest, to często się zdarza. Tutaj powinni chociaż z jakiegoś hajka czy z czegoś wyciągnąć tego challengera 2, ale Leopard 2 na dobicie udaje się, ale jednocześnie było ich tu arta, tym razem celnie, prawie 3000 obrażeń. Krabowi udało się jednego z własnych ubić. Zaczynamy tutaj delikatną przewagę zyskiwać. Niestety 10 do 12 ogólnie. Druga strona całkowicie bez ochrony. Piękny strzał. Kolejny ubity. Mamy już 3350 obrażeń. Ściągamy Centaura. Bardzo groźnego przeciwnika. Mimo że to tylko 7 poziom, to bije tak jak 9. Tutaj kolejny nasz pada. I bardzo ładnie, bieg uściągnięty. Staranowanie. No, może być groźnie. Na szczęście zdążyliśmy się odwrócić. Od przodu już tak na słabo nie przybije. O i... A, podło tym razem. Udało nam się tego Terminatora tutaj zagonić gdzieś, żeby go ubić. Pięknie. Siadło z krytykiem i... A, tutaj ma teraz troszeczkę ciepło Terminator. Jeszcze gąska do ciała. Przytaramował go. I dobije, czy dostaramował? Bach. Mamy 5 ubitych. 5260 obrażeń. Ale nie wygląda to różowo. 4 na 6. Przeciwnik jeszcze ma kilku trudnych przeciwników. Mogą tutaj nieźle rakiet przyfasolić. No, nieciekawie to wygląda.
Na co się tu decydują? O, mało brakowało. Daje się uciec i schować. Dziwne, że przeciwnik nie zdecydował się kapować. Wyjeżdża nam Ambrans. A, niestety tym razem pudło. Ambrans ściągnął nam wąseczkę. Bardzo blisko podjeżdża BMD4. No już coś tam z góry nas łoi jeszcze. Trafiony. No, dostajemy kolejne testeczki. Ała. 500 punktów życia. Pięknie. 6 ubity. 6,5 tysiąca prawie obrażeń. No, ale nie jesteśmy w zbyt komfortowej sytuacji. Tam jeszcze broni się nasz kolega na Challengerze. Gdyby nie te SOA, to już by było po nas. A to już ostatni raz. Challenger raz obrywa, ale jednocześnie my łoimy tam typa 90. I dobijemy. Pięknie. 7 ubity, 8100 obrażeń. Niezły wynik. Powoli wyciągamy. O, tym razem pudło. Czy Challenger poprawi? No i 2-3 się zrobiło. Ale wyjechał. 2-2. 8 ubitych. Będzie 9. Piękna akcja. Piękna po prostu. 9 ubitych. Prawie 9000 obrażeń. Ojej, ojej. Gdzieś tam troszeczkę tutaj nie przyważyliśmy Challengera, który gdzieś tam nieopatrznie nam wyjechał. Za bardzo w linii prostej. Został tylko Wizel. Ale i ten Wizel mógł być groźny. Gdyby nam gdzieś tam wjechał bardzo daleka, z daleka nas ostrzelał, mogłoby to się źle skończyć. 309 i 357 obrażeń tylko. Tutaj oczywiście narzekają na losowanie. Ale tak naprawdę sami to w tym momencie zrypali. Przy przewadze 6-2 zdecydowali się na frontalny atak na dwa bardzo ciężkie, bardzo pancerzone pojazdy. Na wypadku jeden z 9 poziomu. Zamiast wjechać wszyscy na kapa i czekać, aż te pojazdy tam po nich przyjadą, bo albo by po prostu skapowali i wygrali, albo by ich gdzieś tam wyciągnęli. No nie oszukujmy się, mając do pomocy Wizla, mając do pomocy BMD, no po prostu te pojazdy nie miałyby tam szans, żeby tego, do tego kapa gdzieś tam podjechać i go ściągnąć. Po prostu by nie dojechały. A tak coś czuję, że skończy się tutaj wygraną. Zobaczymy, czy ten Wizl w ogóle jeszcze coś zechce zrobić. 20 sekund do końca. O właśnie, i tu nas łoi. Ściągnął nam kapa delikatnie. Więc to, o czym mówiłem, ten Wizel może tu jeszcze zaszkodzić, aby tylko się ruszał. Jeżeli będzie strzelał z jednego miejsca, w jednym miejscu stał i z tego samego oddawał strzały, to go natarcie na ślepo tam ściągnął. Pyk, 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 gdzieś tam stoi. O, niecelnie prawdopodobnie, chociaż ciężko powiedzieć. I kolejne zbicie kapa. 5,5 minuty do końca. Ponad minuta do skapowania. Znowu obrywa Challenger i to dosyć mocno. Znowu dostał i ponownie. On tu zaraz nam zejdzie, jeżeli gdzieś się cokolwiek się nie wycofa. 100 punktów życia. W ogóle go nie widzą. Nie leci pełnymi seriami. Oddaje parę strzałów i się chowa. 76 punktów życia. No i czy się posłucha, czy zmieni pozycję, czy da się tam mówić. No niestety. 1 na 1 w tym momencie. Bardzo nieciekawie.
Ale z drugiej strony chyba, żeby tutaj kolegę wykrył i ostrzelał, musiałby bardzo blisko podjechać. Oj. Ale nie udało mu się ściągnąć. Nie dostał obrażeń. Zeszło gdzieś tam po pancerzu tylko i wyłącznie. Dalej kapujemy. 4 minuty do końca. Ponad minuta do skapowania i to grubo ponad minuta. Prawie 2. Przez jeden pojazd. 309 punktów życia, więc nie jest różowo. A widzę, zdecydował się na atak i... Pudło tym razem, oj. Ale znowu i Wiesel ma kłopoty, bo wjechał nie tam, gdzie trzeba. Jest, wygrana. Jednak się udało. Wyciągnięcie z 6 do 2 na 1 do 1. Błąd Wiesla, podjechał za blisko chyba za wcześnie. Mógł troszeczkę gdzieś tam bardziej dookoła pojechać, tak mi się przynajmniej wydaje. Gdyby przyjechał tam na drugą stronę tej rzeki, tam z daleka ostrzelał, miałby większe szanse. Chyba troszeczkę spanikował, tak mi się przynajmniej wydaje. No dobrze, ale zobaczmy w takim razie końcowe już wyniki, jak to wygląda. Mamy oczywiście wygraną. 8580 obrażeń, sporo z wykrycia, 10 zniszczonych, no piękny, naprawdę piękny wynik. Mamy i nagrodę i za celność, za ilość zniszczonych, złoty medalik, mamy i spotera na tym ciężkim pojeździe, no super. Plus jeszcze platynowa skrzyneczka, naprawdę, naprawdę ładnie. I takie podstawowe podsumowanie, 12 tutaj w sumie aż wyświeconych. O kurde, nieźle, naprawdę, naprawdę nieźle. 7246 doświadczenia na czysto. Bardzo, bardzo ładny wynik. To jest prawie 3000 więcej niż kolega tutaj ponad. Także takich wyników życzę oczywiście koledze i wszystkim jak najczęściej. Jak macie takie ciekawe bitwy, koniecznie je podsyłajcie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.